Witajcie kochani, dzisiaj pokażę wam obraz, który będzie bardzo prosty. Właściwie każdy, kto pierwszy raz w życiu trzyma pędzel, będzie mógł go spokojnie spróbować namalować. Będzie to zachód słońca, taki klimat safari, takiej Afryki. I właściwie zrobimy to wyciskając prosto na płótno, dosłownie 3-4 kolory, rozmazując je i zrobimy jeszcze wykończenie czarnym kolorem, dodam jakieś trawy i drzewko. Działajmy! Fioletowy. Tutaj mam ciemny czerwony, vermilion. Pomarańczowy. I właściwie ten pomarańczowy jeszcze tutaj będzie szedł do dołu. I na koniec żółty. Teraz potrzebujemy wody oraz ścierki do wycierania kolorów, jeżeli zaczną nam się za bardzo brudzić. Pędzel nylonowy, miękki, płaski i zaczynamy mieszać. Będziemy wykonywać ruchy w lewo i prawo. Wytrzemy pędzel i do końca żółtym. Tło jest gotowe. Teraz suszymy ten obraz lub czekamy, żeby wysechł. Teraz weźmiemy sobie czarny kolor, lamp black, i zmieszamy to z wodą. Teraz pędzel szczecinowy, czarny, dużo wody, dobrze rozwodniony czarny. Wyszarpiemy same końcówki od dołu do góry, żeby uzyskać efekt trawy.
teraz pora dodać drzewo. Wrócimy znowu do tego pędzla. Znowu pędzel szczecinowy. Tym razem stukamy. Teraz bierzemy biały kolor, wyciskamy go i czystym pędzlem namalujemy słońce. Kolor biały. Świetnie, teraz tylko musimy to wysuszyć i poprawić te trawy. Szczeciniak, czarna farba, z wodą poprawiamy trawy. Obraz jest gotowy. Do zobaczenia na kolejnych lekcjach.